Ziemię uderza seria meteorytów. Tylko garstka ludzi jest świadoma tego, co to oznacza. W ich żyłach płynie krew starożytnych cywilizacji. W ich umysłach odzywa się głośne wezwanie. W ich rękach znajduje się los świata. Nie mają nadprzyrodzonych zdolności. Nie potrafią latać, nie posługują się magią. Od dziecka szkolono ich, by stali się zabójcami idealni. Nadszedł czas. Usłyszeli wezwanie. Rozpoczyna się Endgame. Musimy zacząć od tego, że Endgame to nie jest tylko książka. To całe multimedialne doświadczenie, w którym rzeczywistość przeplata się z fikcją. To trzy powieści, aplikacja mobilna, z tego co wiem, nadchodzący film i jedna zagadka. Ta tutaj, w prawdziwym, realnym świecie, gdzie do wygrania jest 13 milionów dolarów. Takiej książki jeszcze nie było. Jeżeli gdzieś zobaczysz złotą książkę, to nie ma innej opcji. Musi być to Endgame. Wezwanie. Wezwanie do gry, wezwanie do przygody, wezwanie do nowego, choć tak znanego nam świata. Przedefiniowanie słowa książka, przedefiniowanie tego, jak bierzemy, odbieramy powieść i pomieszanie tych dwóch światów. Świata realnego i świata wykreowanego w powieści. Zarys fabuły podałem wam już we wstępie. Zaczyna się apokalipsa i tylko 12 osób jest przeznaczonych, aby podjąć grę, podjąć wyzwanie i grać o przetrwanie dla siebie i swojego ludu. Aby wygrać, każdy z graczy musi rozwiązać serię zagadek i dotrzeć do klucza, do trzech schowanych kluczy, jak odnajdzie je wszystkie, wygrywa. Jest to trylogia książkowa, więc w tej książce odnajdują na razie tylko pierwszy klucz. Jest to bardzo hardkorowa rozgrywka. To nie są takie harcerskie podchody. Już przy pierwszym spotkaniu wszystkich graczy dwójka z nich po prostu ginie. Jeden zostaje wysadzony, reszta ledwo uchodzi z życiem. To jest po prostu krwawa jatka. Ci ludzie są szkoleni na morderców. Ci mordercy są jednak zwykłymi ludźmi, nastolatkami. Mają między 13 a 20 lat. Każdy z nich jest zupełnie inny. Każdy z nich pochodzi z innego środowiska. Każdy z nich przechodził inny trening, ma inne cele, inny pomysł na wygraną. Są bezwzględni mordercy, ale są też ludzie, którzy chcą rozwiązać tą sprawę pokojowo. Są samotnicy, a są też gracze, którzy działają w zespole. Są tacy, którzy się nawzajem nienawidzą. I tacy, którzy się w sobie zakochują. Kiedy wrzuciłem na swojego fanpage'a informację, że zaczynam czytać tą książkę, zderzyłem się z paroma dość nieprzychylnymi jej komentarzami. Wszystkie mówiły generalnie to samo. Ta książka jest nudna. Ale po przeczytaniu całej tej książki nie mogę się z tym zgodzić, choć wiem, z czego może takie zdanie wynikać. Przede wszystkim musimy poznać samą budowę książki. Na całą opowieść składają się króciutkie, półtorastronicowe rozdziały, każdy pisany z perspektywy innego gracza. I przez to początek przygody z tą książką może się wydać dość trudny, ponieważ mamy 12 rozdziałów, powiedzmy to jest ponad tam 30 kartek i każda jest opisana z perspektywy innego bohatera, każda dzieje się w innym miejscu na świecie. I tak naprawdę ten pierwszy rozdział w ogóle wprowadzający nas do całej opowieści, w którym tak naprawdę się wiele nie wydarza, zajmuje pierwsze powiedzmy 30-40 stron. I tak naprawdę rozwój akcji początkowo postępuje bardzo wolno, a my też tych ludzi nie znamy, nie wiemy kto jest kim i może to nas wprowadzić w trochę taki zamęt. Ale jest to konieczne, żebyśmy poznali z każdego z bohaterów, poznali motywację jaką ma, środowisko w jakim się wychowywał, jakim był człowiekiem przed wezwaniem. Później akcja koncentruje się już na powiedzmy dwóch, trzech, maksymalnie czterech takich graczach, którzy stają się głównymi bohaterami w tej książce. Owszem, pozostali nie jest tak, że oni są nieobecni, ale oni w tej książce po prostu nie grają dużej roli. Myślę, że po prostu w kolejnych bardziej nasza uwaga jako czytelników przeniesie się na nich. I kiedy już przebrniemy przez te pierwsze dwa, trzy, te takie duże rozdziały, każdy składający się z tych 12 podrozdziałów, kurczę, nagle zaczyna to iść. Nagle akcja tak przyspiesza,
że ja się w ogóle nie spodziewałem, że ta książka mnie tak bardzo wciągnie. Znajdziemy w niej wszystko, czego możemy chcieć od takiej po prostu sensacyjnej powieści. Znajdziemy miłości, romanse, zdrady, znajdziemy dużo krwi na pewno. Znajdziemy dużo morderstw też, ale znajdziemy ciekawe sojusze. Sojusze, które i tak gdzieś podskórnie czujemy, że muszą się skończyć zdradą. Bo w końcu wygrać może tylko jeden z graczy. Ale czy na pewno? I z takimi mniej więcej pytaniami książka nas zostawia. Książka nas zostawia po odnalezieniu tego pierwszego klucza. Czyli no jest jakaś pewna znowu całość zakończona. Zostawia nas z sympatią do tych bohaterów. Każdy tutaj znajdzie kogoś ulubionego sobie. Każdy znajdzie takiego bohatera, który akurat właśnie mu pasuje. Ale przejdźmy do tej nieco bardziej ekscytującej części tej książki. Czyli tego, że to nie jest tylko książka. To jest realna gra, w której bierze udział cały świat. Miliardy, miliardy graczy. W tej książce są poukrywane zagadki. Są one poukrywane pod linkami, które tutaj są spisane. Cała zabawa polega na tym, że wchodzimy na dany link i rozwiązujemy zagadki. Rozwiązujemy zagadki, które pod tym linkiem znajdziemy. Jeżeli uda nam się rozwiązać jakąś zagadkę, otrzymujemy klucz, który nam pozwoli iść dalej. Jest to książka, w której pojawia się mnóstwo liczb. Te właśnie liczby są kluczowe w zagadkach. I na przykład nie dziwi takie zdanie, załóżmy tam, Miłosz odsunął się o 2,462725 metra. To jest specyfika tej książki, czytając normalnie, będąc w powieści, nie skupiając się na zagadkach, takie rzeczy się po prostu przelatuje. Na zwycięzcy głównej nagrody czekają złote monety o wartości 500 tysięcy dolarów. Książka zostawia nas naprawdę w niesamowitym napięciu, już nie możemy się doczekać, co będzie dalej. I bardzo dobrze, bo już pod koniec października nakładem wydawnictwa SQN, które również wydało pierwszą część, ukaże się część druga, będzie to znowu światowa premiera. No i cóż, ja osobiście już się nie mogę doczekać, żeby ją przeczytać. Pierwszą część Endgame'a wam szczerze polecam. Pozdrawiam. Na razie.